Okej, więc Orfeusz. Ten koleś ma naprawdę bogate życie seksualne przez to, że jego mama jest muzą, a konkretnie muzą śpiewu, i kiedy ma jakieś 5 lat, Apollo pojawia się u nich w domu i mówi: co tam, jestem tu, żeby przelecieć jedną z sióstr twojej mamy. Hej, chcesz lirę? Tak przy okazji, lira to jakiś instrument, coś jak gitara elektryczna albo marakasy. Zasadniczo to działa tak, że jeśli Apollo ci ją da, masz przyszłość w przemyśle muzycznym, więc naturalnie Orfeusz przyjmuje lirę i w pewnym momencie swojej kariery po prostu chodzi po ziemi i sprawia, że Greczynkom robi się mokro w kroczu z powodu muzyki, jaką gra. Poważnie, to gówno jest fantastyczne. Tak fantastyczne, że kiedy Jason zbiera razem Argonautów, aby porobić jakieś śmieszne rzeczy na morzu, mówi: wiem, że wszyscy na tym statku jesteśmy naprawdę złymi kolesiami, z mięśniami i takimi tam, ale wiecie, czego potrzebujemy? Potrzebujemy faceta z lirą. I dostają Orfeusza. A potem, kiedy przechodzą, a dokładniej płyną obok syren, które śpiewają seksowną muzykę, każdy facet, który ją słyszy, mówi mniej więcej tak: o cholera, to jest tak dobre, że muszę się utopić. Orfeusz słyszy to gówno i idzie do diabła i wyciąga swoją lirę i soluje tak mocno, że nikt nie słyszy syren. Nawet nikt już o nich nie pamięta, ponieważ Orfeusz jest o wiele lepszy od tych dziwek. Więc tak, taki właśnie jest Orfeusz. I oczywiście Orfeusz lubi używać swojego kutasa tak często, jak tramwaje lubią się wykolejać we Wrocławiu. Czy coś w tym stylu. Jego ulubiona laska o imieniu Eurydyka. Nie wiem o niej zbyt wiele, ale prawdopodobnie była całkiem niezła, bo Orfeusz był w zasadzie największą gwiazdą rocka i każdy jego palec był osobną gwiazdą rocka. Mówiąc wprost, miał z czego wybierać, ale ona nie była zbyt bystra. Wiem to, ponieważ pewnego dnia, kiedy ona i Orfeusz byli na spacerze po górach, nadepnęła na całą masę węży, a węże ją zabiły. Tak się dzieje, gdy nadepniecie na węże, więc nie deptajcie węży. Ale Orfeusz nie ma z tym nic wspólnego, więc po prostu siada i komponuje ostateczną symfonię Nemo. Emo, która jest tak niesamowicie przesiąknięta sekretnym bólem, strachem i nihilizmem. W tym samym czasie olimpijczycy reagują na piosenkę Orfeusza. Co my z tym zrobimy? I w końcu Zeus schodzi na dół i mówi: hej stary, dlaczego wy ludzie zawsze robicie rzeczy, które uniemożliwiają mi położenie poważnego kutasa? Naprawdę, stary, nie mogę sprawić, by te laski były w nastroju z tobą na dole będącym cipką. Zagraj jakiegoś, nie wiem, Lady Punka czy coś. Jezu. Orfeusz mówi: nie, po prostu jestem zbyt zdołowany. A Zeus na to: okej, Bekso, dlaczego po prostu nie zejdziesz do Hadesu i nie odzyskasz swojej dziwki? Orfeusz mówi, że chyba tak zrobię, więc to robi. I po prostu oczarowuje wszystkich w Hadesie tak mocno swoją lirą i śpiewem. Och, a także Persefona. Ją także oczarowuje. W każdym razie tak, Persefona jest tam na dole, co chyba oznacza, że jest zima. Co chyba oznacza, że Zeus i tak nie mógłby zaliczyć żadnej laski. Jest stary i staje mu tylko latem. Nie myśl sobie, że Zeus jest taki hiper, uber, mega projurny. Chyba że wymyślił genialny sposób na zaliczenie w zimie. Co, znając Zeusa, nie trudno uwierzyć. W każdym razie. Wszyscy w Hadesie są po prostu zauroczeni Orfeuszem, a Hades mówi: okej, bogu Emo, ale tylko jeśli zdasz niedorzeczny i arbitralny test, który zamierzam dla ciebie stworzyć. Zasadniczo duch twojej laski będzie podążał za tobą przez całą drogę z Hadesu, ale nie możesz na nią patrzeć, dopóki oboje nie będziecie w prawdziwym świecie, albo nigdy jej nie odzyskasz. To ma sens? Nie bardzo. Tak właśnie będzie, więc Orfeusz musi się zgodzić i zaczyna iść. I po drodze widzi grupę demonów i mówi: hej demony, a ona na to: hej Orfeusz, a on mówi: właśnie wyprowadzę moją laskę z piekła, a one na to: jaką laskę? A Orfeusz mówi: tę tuż za mną, tę laskę? A potem trochę chichoczą. I to sprawia, że Orfeusz się denerwuje. Naprawdę zdenerwowany i naprawdę chce spojrzeć, ale wie, że nie może patrzeć, ale wtedy nastaje ten moment, kiedy wychodzi z Hadesu, odwraca się, by sprawdzić, czy ona naprawdę tam jest, i ona tam jest. Więc Orfeusz oblewa test i Eurydyka znika na zawsze i wraca do punktu wyjścia i jestem tak zdenerwowany, że przysięga, że do końca życia będzie pieprzył tylko nieletnich chłopców. Idzie i siada na wzgórzu i cały dzień bawi się w emo gówno, więc pewnego dnia pojawiają się wszyscy wyznawcy Dionizosa. Hej stary, mamy tu teraz imprezę, nadal jesteś wyznawcą Dionizosa? A Orfeusz na to: nie, czczę tylko słońce. A oni na to: stary, jesteś tego pewien? Jesteśmy bandą gorących lasek i mamy zamiar mieć orgię. I tylko ludzie, którzy są za Dionizosem, są zaproszeni na orgię. A Orfeusz mówi: panie, uprawiam seks tylko z synami ludzi. A laski na to: okej. A potem zdzierają z niego skórę i gwałcą jego zwłoki i odrywają mu głowę i wrzucają ją do rzeki. Razem z jego lirą, na której w niewytłumaczalny sposób wciąż potrafi grać. A on po prostu płynie wdłuż rzeki, tworząc niesamowitą muzykę na zawsze. Jaki jest morał z tego mitu? Pisz. A jeśli masz pomysł na następny odcinek, też pisz. Do widzenia.